Dzień dobry, witam Państwa. Naszym gościem jest Dariusz Joński, poseł Inicjatywy Polskiej, która wchodzi w skład Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam Państwa. Panie pośle, na początek krótki test na to, czy ma pan dystans do siebie, czy ma pan odrobinę autoironii też w sobie. Test wygląda w następujący sposób. Ja coś mówię, jak się pan uśmiechnie, to znaczy... Ale już się uśmiecham, więc... no, ponieważ pan już mówi, to ja już się uśmiecham. Teraz to jest uważna mina i uwaga. No, poważnie. Już? Jest można. Okay, zaczynamy. No, więc ten test wygląda następująco. Zamykajcie drzwi, bo tam Joński ucieknie. Nie, to jest ułatwione. Test był ułatwiony, bo pan uśmiechał się cały czas. Wie pan oczywiście, do czego pije. Nie, oczywiście, jasne. Ciężko zapomnieć, tym bardziej, pan, że... Wie pan, potrafi się pan uśmiechać, to dobrze, bo wczoraj wydaje mi się, że zabrakło panu może trochę dystansu, może trochę zimnej krwi, może. Słyszałem, że kiedyś każdy polityk może gdzieś tam stracić cierpliwość, można tak nazwać. Ja muszę powiedzieć tak, pomimo młodego wieku, bo jestem dość młody. Jak na politykę. Jak na politykę, tak polskiego. 79 rok, 42. Tak, ale 20 lat w polityce, tak licząc od jak zaczynałem od Rady Osiedla, później Rady Miasta, Samorząd, Parlament, to muszę powiedzieć, że pierwszy raz mi się zdarzyło naprawdę, że wyszedłem ze studia, jakiekolwiek, nigdy wcześniej... Tak spokojnie, dopiero zaczęliśmy wywiad. Spokojnie. Ale ja mówię o tym do wczoraj. Do wczoraj. Nie, pierwszy raz mi się zdarzyło, bo, ale może też dlatego, że rozmawiałem do tej pory z dziennikarzami, może dlatego. Ale wie pan co, bo ja sobie myślę tak, pan jednak jest mimo wszystko doświadczonym politykiem. I idzie pan do TVP. Wie pan, czego mniej więcej może się pan tam spodziewać? TVP jest, no cokolwiek mówić, po jednej stronie politycznego sporu, tak samo jak TVN, tylko inaczej, po drugiej. No może TVN robi to w nieco biedszych rękach. Nie porównujmy, dlatego że TVN jest raczej po pana stronie. Ale powiedzmy, wie pan, czego się pan tam może spodziewać? Idzie pan tam i nagle jakby właśnie traci pan zimną krew i robi pan scenę, która TVP służy, w tym sensie, że pan wie, że dzięki temu, czy przez to, że pan wyszedł, to oglądalność rośnie, wszyscy to oglądają. W dużej części sprzyja to panu, ale w części TVP. W ogóle warto podyskutować, czy, bo też dostałem wiele SMS-ów, czy powinienem tam być, nie być, czy powinienem w ogóle chodzić do mediów publicznych. Czy powinienem wyjść, tak, to też się pojawiło. I muszę powiedzieć tak, po pierwsze trzeba się bić o prawdę, nawet tam, gdzie jest to nierówna walka, bo boisko jest mocno pod górę, sędzia odgwizduje tylko na rzecz tych, którzy rządzą i prowadzący sprzyja oczywiście tym, którzy tam są. No ale mówimy o mediach publicznych. Nie w momencie, kiedy jest pan w TVN-ie. Mówimy o mediach publicznych, na które wszyscy się składamy, tak? Bo ja nie mówię o komercyjnych, bo może pan sobie iść do Republiki, do Trwam, może pan iść do TVN-u, a może pan nie iść, ale one nie są utrzymywane jakby z naszych pieniędzy. Ja mówię o TVP, które dostałem ogromne pieniądze i chciałbym, żeby w Polsce była taka stacja publiczna, która jednak patrzy rządzącym na ręce, opozycji również, ale jest gdzieś równowaga. Wydaje mi się, że i przypominam sobie lata do tyłu, gdzie nawet ówczesna lewica Leszka Millera pozwoliła na komisję śledczą, która tak de facto grillowała polityków lewicy. Pan wie, że Miller która... tego żałuje śmiertelnie. Pewnie, tak, ale proszę zwrócić uwagę, że kolejne partie też powoływały komisje śledcze, które pokazywały kuchnię, pewnie, być może też żałują, partii rządzących wtedy. I ktoś by powiedział, no ale wtedy należała do nich telewizja, oni to zrobili. No zrobili, dlatego że uważamy, że nie ma świętych krów, tak? To znaczy wszyscy muszą być w jakiś sposób równi wobec prawa. To, co zrobił wczoraj ten pan, też chcę powiedzieć bardzo jasno, szkoda czasu marnować czas na jedną osobę. Mówiąc o tym, że jest funkcjonariuszem, nie, to obraziłby pan. Nie, to on mnie wcześniej parę razy obraził i już zostawmy. Natomiast wie pan, idąc do studia, chciałby pan przedstawić swoją propozycję, akurat tu bardzo istotną, ważną, walkę z drożyzną, inflacją i nie chce pan tylko dostać pytania, czy pan poprze to, co PiS. No nie, no zaraz moment. W tak ważnej dyskusji, kiedy jeszcze opozycja, Koalicja Obywatelska, to była prowokacja właśnie pana tego, który to prowadził. Natomiast my przedstawiamy dużo lepsze propozycje, które wcześniej zostały zgłoszone i okej, widz powinien sam ocenić, które powinny są realne, które nierealne, które są lepsze, które nie, ale nie można jeszcze później obrażać
pytaniem, po co w ogóle pan przyszedł do studia. No to tak jak pan by mnie zaprosił dzisiaj, po co pan pierwsze pytanie zadał, a po co pan w ogóle tu przyszedł. No tak to mniej więcej wyglądało. Pośle, ja uważam, że jest pewna granica, której nie można się dawać obrażać. Przecież ja chodziłem do tego programu od ilu? Od 3-4 lat. Do Mina 20 też chodzę i do różnych pan, osób. I będzie pan chodził? Ja uważam, że trzeba chodzić, walczyć o prawdę, natomiast nie powinno się pozwalać na to, żeby ktokolwiek z dziennikarzy bądź osób, które się mienią dziennikarzami, obrażały tego, którego zapraszają, parlamentarzystów, samorządowców, osoby, które zapraszają. To, co ten pan robi, już wcześniej był znany z innych wyczynów w stosunku do Rafała Trzaskowskiego, Donalda Tuska, różni w stosunku do mnie. Ja powiedziałam, że po prostu ja tego nie akceptuję i tyle. Ale wie pan, że jeżeli wygra Platforma Obywatelska, załóżmy hipotetycznie, wygra czy nie wygra, zobaczymy w najbliższych wyborach, to przecież wszystko zmieni się o 180 stopni. Będzie tak samo, tylko odwrotnie. Wie pan, byłem w opozycji również do Platformy i PSL, bo byłem na lewicy. I wiem, pamiętam, jak było. Zaraz o tym porozmawiamy. Tak, ale ja pamiętam, jak było za Platformy i PSL-u, bo chodziłem i oni byli przy władzy i wiem teraz, jak jest przy władzy, kiedy jest PiS. No to nie porównujmy tych czasów. Ja pamiętam, że normalnie mogłem się wypowiedzieć, nikt mnie nie obrażał. Przedstawialiśmy swoje propozycje i nie było tak, że wchodził pan do studia telewizji publicznej, gdzie było 5 na 1. A to dzisiaj tak wygląda. Jak pan zobaczy niektóre programy, już niektórzy się z tego śmieją, ale no to jest z prowadzącym 5 osób, które sympatyzują z władzą, kontra 1, czasami 2 z opozycji. Może akurat przypadek. Tak? Ja myślę, ale tak swoją drogą, już kończąc ten wątek, to ja uważam, że też to ludzie widzą. To nie jest Panie też pośle, tak, że... Był pan w opozycji do Platformy Obywatelskiej, sam pan przed chwilą powiedział, przypomnijmy 2014 rok, zresztą wypominają to panu, pana słowa 2014. Ja tak rozmawiają rodziny na Sycylii. To są słowa o Platformie Obywatelskiej. I powiedział pan również tak. Premierem był wówczas Donald Tusk. Nie uda się znaleźć miotły, która zamiotłaby to pod dywan. Ta da 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 da. Ale ja da, muszę... da da da. Jakie wejście. Chyba z Klosa. Ale ja myślę, że Donald Tusk potrafił wszystko szybko wyciągać wnioski. Ja pamiętam sprawę... Czyli teraz pan chwali Donalda Tuska. Porównuję, jak on działał, kiedy faktycznie czasami miał w rządzie też słynny Nowak i jego zegarek. Jaki pan ma zegarek dzisiaj? Nie uwierzy pan. No, niech pan pokaże. Ponieważ pan ćwiczy, nie chcę reklamować. Garmin, nie Garmin, dużo tańszy, za 45 zł kupiony, taki sportowy. Do biegania. No, okay. Ale używam go też wieczorem, bo jest podświetlane, a często się budzę w nocy, więc sprawdzam teraz godzinę. Czemu się tak często budzi? Nie, po prostu... Niespokojny sen. Nie, wręcz odwrotnie. Ja korzystam w każdej chwili, kiedy podróżuję, to jeśli mogę tylko zasnąć, to korzystam z tego, bo warto. Ale też dlatego, że mam małe dziecko, to też dlatego. Ale wracajmy do tej najważniejszej sprawy. Ja pamiętam panie pośle, ministra Nowaka. Pytanie jest takie. Donald Tusk zaczął być dobrym politykiem, jak pan został członkiem Koalicji Obywatelskiej. Każdy ma swoje plusy, minusy. Sam Donald Tusk też przyznawał ostatnio, że pewnych rzeczy by nie zrobił, kiedy rządził. To jest oczywiste. Tak, ale jeśli pan mówi... Ale jeśli pan mówi o tym, jak politycy wyciągają konsekwencje wobec polityków swojej partii, to pamiętam ministra Nowaka i faktycznie tą słynną historię, którą zresztą pan opisywał często na pierwszych stronach w Super Ekspresie odnośnie zegarka i słusznie, bo jeśli tego nie wpisała, był to bardzo drogi zegarek, to powinien się z tego oczywiście wytłumaczyć, skąd miał i za co kupił. Wie ale pan, jak Palikot, pan teraz Palikot, spojrzy... Palikot nie wpisał jak, samolotu. Tak jest, nic mu się nie stało. Oczywiście, się nie stało. Powinien. A teraz ma pan do czynienia z panem Mejzą, który w ogóle nie złożył oświadczenia majątkowego. Już w końcu złożył po wielu, wielu tygodniach. Codziennie wychodzą nowe numery. Facet jest wiceministrem niesprawdzonym przez służby. Wie pan, ma pan teraz do czynienia z wagonem zegarków i nikt nie reaguje. Wie pan Cieszyński z panem Szumowskim pozwolili, żeby krótko ludzie wyprowadzili. Ci ludzie to pewnie złodzieje, bo jak to inaczej, wyprowadzili pieniądze. Nie, bo wie pan, przez ostatnie 6 lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Ja wiem, że jesteśmy tu i w tym miejscu pan woli wrócić, co było 10-15 lat. Możemy jeszcze do sprawy Andrzeja Pęczaka pewnie wrócić, ale ja bym chciał, żeby sprawiedliwość było... Nie wiem. Natomiast chciałbym, żeby prawo było równe wobec wszystkich, a przede wszystkim tych rządzących, którzy nadużywają władzy, prokuratury często,
i właśnie nikomu z głowy nie spadnie. Wie pan, słynny handlarz broni, naprawdę te pieniądze zginęły. 50 milionów nie ma, facet chodzi po wolności, a ten, który podpisywał umowę, zmienił ministerstwo na cyfryzacji, został ministrem cyfryzacji. A sądził pan, że jak Tusk wróci, to będzie w lepszej formie, czy taki jest jak teraz? W dobrej formie jest. Dobry jest. Jak patrzę na niego, szybko to muszę jeździ. Powiedzieć, że wielu zazdrości tej formy. Tak? No tak myślę. Dobra, tutaj twitterowiec nam napisał, że miał pan wpadkę z Powstaniem Warszawskim. Kto i, pan, nie miał? I pan nie miał. No, pan, ja z matmy jestem dobry też, no, ale daty to jeszcze całkiem nieźle. Wie pan, kiedy rozpoczęło się Powstanie Warszawskie? Pan pyta teraz. I oczywiście dobrze. Każdy ma jakąś wpadkę. Ja też miałem swoją, pamiętam na początku. To był początek tej kadencji. Strasznie się z pana śmiali. Ja tak bywa, śmiałem, tak bywa. Sam się później sam z siebie śmiałem. Chyba trzeba mieć dystans do siebie i pamiętam ten stres, kiedy zobaczyłem kamerę i chciałem odpowiadać. I pamiętam później, a widzisz, 10 posłów zatrzymanych na korytarzu, nikt nie odpowiadał na pytania historyczne, a ty chciałeś odpowiedzieć i przy 7 oczywiście poległem, czy przy 8. Nie, kończyłem organizację i zarządzanie, dlatego Wydział Prawa i Administracja podyplomowa, a na Politechnice Łódzkiej w organizacji i zarządzanie, może dlatego też wygrałem wielki test o podatkach w Telewizji Polskiej organizowanej razem wspólnie z Ministerstwem Finansów, tak a propos. Robi pan wrażenie takiego dobrze przygotowanego, spokojnego polityka, zdystansowanego do rzeczywistości, a tutaj widzę pana, jak pan z Michałem Szczerbą znowu się pan uśmiechnął, chociaż teraz nie robiłem żadnego testu. Sam pan się z tego śmieje. Wie pan, co to jest niepoważne, to co pan robi. Mówię panu, jako trochę starszy człowiek, też z Łodzi, to jest niepoważne. Ja widzę pana, tu pan siedzi, ładnie ubrany, krawat, poszedka, wszystko jest okej. Okay. Mówi pan spokojnie. Nie ma problemu. Ale to co nie, mam, w dresach do pana przyjść? Nie, może inni tu przychodzą, ale... Nie, w dresach może się mówić, ale wie pan co? I widzę pana, jak pan leci z tymi dwoma pizzami. Ale wie pan, że nigdy nie było pizzy. A pan w to uwierzył. A co pan było w tych kartonach? Ale to jest właśnie. Nie, ja nie wiem, co było w kartonach tam. Natomiast. Panu nie pasują happeningi, rozumie pan? Ale pan jako dziennikarz powinien zapytać, co byście tam robili, jak się znaleźli? To ja bym panu odpowiedział. A nie sugerując, że jakieś pizze, których nie było. Ale. Niech pan nie wychodzi, tylko niech pan odpowie. To chętnie odpowiem, ponieważ faktycznie ta telewizja, w której wczoraj byłem, a dokładnie ta TVP Info, przez chyba 2-3 dni, jak ktoś policzył, co 15 minut pokazywała, jak myśmy z Michałem pojawili się na granicy, swoją drogą przekazaliśmy to Straży Granicznej. Jak to się stało? Zostaliśmy zaproszeni na spotkanie do Białegostoku, a później do Łomży i między jednym a drugim spotkaniem, kiedy usłyszeliśmy, że tam są dzieci, kobiety i dzieci, bo te pierwsze dni były takie faktycznie, to pierwsze koczowisko, które było, dotyczyło w dużej mierze kobiet i dzieci. Stwierdziliśmy, że po tych pierwszych artykułach w prasie, że podjedziemy do sklepu, kupimy po pierwsze rzeczy dla dzieci, kupimy jakieś piwory, coś do jedzenia dla dzieciaków i zawieziemy to na granicę. I podeszliśmy... Ci ludzie byli po drugiej stronie granicy. Rozumiem, że mogę dokończyć. Tak, to i nie wychodzimy. Nie? Otóż podeszliśmy, chociaż sprawa jest poważna, tutaj się nie powinniśmy śmiać, bo to faktycznie tam do ludzkich tragedii dochodzi, ale podeszliśmy do Straży Granicznej, przekazaliśmy te rzeczy, oni powiedzieli, że mają na razie zakaz, ale jeśli będzie taka zgoda, to oni to przekażą. I faktycznie z tego, co wiem, to później zostało jakoś przekazane tym ludziom, kobietom, żeby w godniejszych warunkach byli po prostu, bo faktycznie to już były takie temperatury w granicach 10 stopni w nocy. I nagle słyszymy właśnie, nie zrobiliśmy żadnej konferencji. Nawet nie wrzuciliśmy żadnego wpisu na Twitterze i Facebooku. Odruch po prostu serca, tym bardziej, że jestem przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do Spraw Pomocy Humanitarnej, której są również politycy Zjednoczonej Prawicy. Chcę jasno to powiedzieć, to powołałem na początku tej kadencji, a też dlatego, że mamy jedne z najlepszych organizacji humanitarnych na świecie, które jeżdżą na cały świat, służą, pomagają i kiedy słyszę, że nie mogą być dopuszczone, nie mogą tam działać, to tego po prostu tak po ludzku nie rozumiem. Dlatego tam pojechaliśmy. Wcześniej, jak się okazało, byli tam mieszkańcy tych miejscowości, którzy przynieśli różne rzeczy, tam jakieś zupy, ktoś przywiózł właśnie pizzę, słynna pizza, która tam leżała, tak a propos, której nigdy nie przywoziliśmy z Michałem, a co było w tych kartonach od pizzy? Tego nie wiem, bo myśmy tego nie przynosili, ale wiem, co było w naszych kartonach, bo myśmy podjechali do jednego supermarketów i kupiliśmy rzeczy dla dzieciaków, zupy, jakieś jedzenie, dodatkowo śpiwory, to co mogliśmy zabrać, po prostu zabraliśmy i zawieźliśmy tam, przekazując strażnikom Straży Granicznej. Byliśmy tam notabene chyba z 5 czy 7 minut, zostawiliśmy to i pojechaliśmy. I tyle było z naszej wizyty, natomiast no, z tego wielka burza, ale ja uważam, że my powinniśmy naprawdę zrobić wszystko i jak już o tym rozmawiamy, za chwilę będzie głosowanie, jutro, w sprawie ustawy o granicy, o słynnej budowie muru
Senat wrzucił 3 poprawki o tym, żeby między innymi byli tam dziennikarze i były organizacje humanitarne. Mam nadzieję, że PiS w końcu się zgodzi na to, żeby dziennikarze między innymi BBC i innych stacji nie transmitowały z Białorusi, tylko z Polski. I wydaje mi się, że to powinno być naturalne. No co, oglądam sobie zdjęcia i to jednak wygląda tak jakbyście, ale okej, okay, dobra. Proszę mi zaufać. Specjalnie sobie tutaj przywołałem, żeby zobaczyć, to tak wygląda, ale okej. Wierzę panu. Chcę panu powiedzieć, co najbardziej mnie uderza w opozycji i co najbardziej mi się w opozycji nie podoba. Na jednym krótkim przykładzie. Otóż wy, wydaje mi się, że programowo jesteście przeciwko PiS-owi, ale programowo przeciwko PiS-owi, znaczy cokolwiek PiS nie zrobi, to wy uważacie, że jest źle. Ja pamiętam Donalda Tuska na początku tego tak zwanego konfliktu, czy też problemu granicznego, czy też wojny hybrydowej na naszej granicy. Pamiętam Donalda Tuska, który mówił, że ale przecież to są ludzie, musimy ich wpuszczać i tak dalej, i tak dalej. Potem się okazało, że sondaże, że opinia publiczna myśli, mówi zupełnie co innego i Donald Tusk zmienił swoją narrację. I wy też zmieniliście swoją narrację na nieco ostrożniejszą. Może też jest tam sporo miłosierdzia, które ja nazywam miłosierdziem samobójczym, ale jest. Wy programowo jesteście przeciwko PiS-owi. Nie tylko w tej sprawie, ale w tej też. Mylę się? Nie. Częściowo. Nie. Nie, choć, nie mylę się. Choć. Czyli programowo jesteście przeciwko PiS-owi. Nie. Tak mówię, mówi, że... Już i od razu podam przykład, bo jeśli ci, którzy nas oglądają, bądź rozumiem, że duże źródło informacji to jest jednak TVP Info, z tego co słyszę. Na razie. To ktoś goni. Może odnieść salon takie... Salon ich goni, zaraz ich dogonimy. Tak. Życzę. Dziękuję bardzo. To chcę powiedzieć tak, jeśli ktoś ogląda tylko TVP Info, ma takie wrażenie, opozycja nie ma programu, tylko PiS ma program, a my mamy zdecydować, czy popieramy, czy też nie, a jeśli nie popieramy, to znaczy, że jesteśmy źli. Przykład wczorajszego dnia. Ja poszedłem z konkretnymi propozycjami, które notabene wcześniej prezentował Donald Tusk, jeszcze przed tym, kiedy tarczę antykryzysową, czy tam antyinflacyjną przedstawiał Morawiecki. I na prostym przykładzie. Premier Morawiecki wychodzi, mówi, obniżamy tam jedną, drugą, trzecią opłatę paliwową, paliwo będzie tańsze o 20 groszy. Zauważy pan to na stacji? Moim zdaniem nie. Donald Tusk wcześniej, nie, 3 tygodnie... 20 groszy, dokładnie. To się zauważy. To jest tam taka psychologiczna... Jeśli pan tankuje motor, to tak. Nie, jest psychologiczna bariera 6 zł. Jeżeli 6 zł, to wszyscy mówią, że 6 zł. Już jest powyżej, już jest grubo. Już poszła. I teraz Donald Tusk wychodzi i mówi, słuchajcie, zróbmy tak jak w innych krajach, żeby na paliwo ten VAT w ogóle zamrozić na pewien czas. I to byłaby mniej więcej obniżka w granicach złoty 20. No zauważalne? No byłoby zauważalne, tak? I kiedy my proponujemy to prezentować właśnie w tej publicznej, którą też pewnie pan często ogląda, tak. To ten, który prowadzi, mówi nie, ale czy wy poprzecie to, co PiS? Mówimy zaraz, my mamy swoje propozycje. To samo odnośnie energii, to samo odnośnie gazu, to właśnie odnośnie paliwa. I to jest to samo dotyczące też granicy. Donald Tusk wyszedł i mówi, słuchajcie, granic musimy bronić, jak niepodległości. I on dość stanowczy był w tej sprawie, naprawdę. Później. Nie później. On był wtedy mniej więcej miał tą konferencję, jak my byliśmy z Michałem na granicy. Mówił dość zdecydowanie, ale też jednocześnie wskazywał, że dopuśćmy organizacje humanitarne. Ale ochrona granic była jako pierwsza i to mówił dość zdecydowanie. Panie proszę, takie samo wrażenie albo bardzo podobne wrażenie mam dotyczące COVID-u i lockdownu. To znaczy, cokolwiek by nie zrobił rząd, to jest źle. W tej chwili jest taka narracja. Coś robi? Bo wy nic nie robicie. Tymczasem, gdyby załóżmy, rząd wprowadził lockdown, tak jak to zrobił rok temu, to wy pewnie mówilibyście, że ale proszę, wprowadza lockdown, co się dzieje z polskimi firmami, a co się stanie z psychiką młodych ludzi, ale też starszych ludzi. Nie będzie można leczyć, wszyscy dostaną depresję, poumierają, popełnią samobójstwa. Taka byłaby pewnie wasza narracja. Oczywiście hiperbolizuję, jasne, okej, okay, ale ja tak to widzę. Dość mocno, ale to okej. Dość mocno, tak. Pan jest dziennikarzem, ja jestem politykiem. Dziękuję, że pewnie... pan powiedział, że jestem dziennikarzem, bo nie o wszystkich pan tak mówi. Przez wiele lat... Pan powiedział, że jestem funkcjonariuszem salonu. Ty funkcjonariuszu salonu. No, musiałby się pan bardzo postarać, żeby się zrównać z Koczkiem, ale nie wierzę, żeby się to panu udało. No, zobaczymy. Ale chcę powiedzieć tak. Od tego, co powinniśmy zrobić w zdrowiu, są lekarze. Jest Rada Medyczna. Dzisiaj wydało oświadczenie Polska Akademia Nauk. Notabene chyba 6 z tych profesorów, 6 z nich jest jednocześnie w Radzie Medycznej. Oni mówią krótko, wprowadźcie paszporty covidowe, żebyśmy nie musieli później lockdownu wprowadzać. I wie pan, my jako politycy możemy zdecydować a, o zwiększeniu pieniędzy i przerzuceniu pan, z jednego... Jest pan za segregacją sanitarną. Zaraz, nie ma nic wspólnego z segregacją, ale za chwilę powiem. Przesunięcie pieniędzy, faktycznie te 20 miliardy więcej na zdrowie, bo ludzie po prostu umierają. W ciągu 2020-2021 roku, pewnie mało kto o tym wie, bo na te liczby nie każdy patrzy, umrze łącznie 1 milion ludzi.
477 tysięcy w zeszłym roku, w tym roku się mówi, że do grudnia może umrzeć ponad albo około 500 000. To jest 1 000 000 ludzi odchodzi. Czy jest jakiś ważniejszy temat dla polskiej polityki w tej chwili niż ratowanie życia i zdrowia? Nie mówię tylko i wyłącznie o chorych na koronawirusa. Moja dyrektor biura, która miała nowotwór, poszła do szpitala. Okazało się, że w szpitalu się zaraziła. Później, że ta operacja była za późno, zmarła w maju. I chcę powiedzieć, że jak z nią rozmawiałem, mówiła bardzo często o tym, że musimy mieć strategię na ratowanie i życie tych, którzy czekają w kolejkach na zwykłe zabiegi i operacje, bo część po prostu się z nich nie doczeka. I ja nie chcę być mądrzejszy od ministra zdrowia, chociaż on też nie jest lekarzem, ale uważam, że jeśli poszliśmy z Michałem Szczerbą tydzień temu do Ministerstwa Zdrowia, mówimy, dobra, my się nie znamy, ale chcemy, żebyście nam pokazali, jaką macie strategię, pokażcie, bo w zeszłym roku mieliście 3.0, ok, to była z jesieni. Czy jest nowa, zaktualizowana? Na co usłyszeliśmy? Nie ma. Nie ma. A ta zeszłego roku jeszcze nawet nie przewidywała szczepionek. No więc na jakiej bazie ktoś podejmuje decyzję, na jakim poziomie w ogóle? I najgorsze jest to, że codziennie tylko słyszymy, minister zdrowia wychodzi, bądź rzecznik i mówi, proszę państwa, zostało zakażonych tyle, zmarło tyle. A ja czytam w gazetach, 2 dni temu zabrakło karetek w Warszawie. Ale co by pan zrobił, żeby ludzie nie umierali? No przecież nie mamy 100-procentowego leku na COVID. Nie jesteśmy w stanie, czy nie lekarstwa, chcemy szczepić ludzi na siłę. No biegać po domach i szczepić, musisz być zaszczepiony. No chcemy to robić. Słucham lekarzy. Część mówi, gdyby dużo wcześniej uruchomić szpitale tymczasowe. Lekarze mówią, jedni mówią to, drudzy mówią tamto. Dlatego jest Rada Medyczna, tak? Przy premierze, która zbiera te wszystkie opinie, podejmuje jakie. Ale gdyby na przykład uruchomić wcześniej szpitale tymczasowe, no już nawet ten narodowy, ale na 1000, a nie 20 łóżek jak w tej chwili. Ktoś ma COVID-a, trafia do szpitala na narodowym, natomiast ten, który ma mieć zabieg i operację, idzie do zwykłego szpitala. Natomiast jak wszyscy się spotykają w jednym, no to nie ma miejsca, no to te operacje i zabiegi są odwoływane. Przecież pan to jest wie, jeden z przykładów. Wie pan, że to nie dotyczy Polski tylko to dotyczy służby zdrowia. Ale jeśli we Francji, pan w zeszłym tygodniu, 2 razy większej Francji, prawie, no 40 osób umiera, u nas 400, to widzi pan różnicę. No, być może jest to inaczej liczone. Tak samo wygląda sytuacja z... No nie wydaje mi się, bo tam nawet ilość tych testów jest większa niż u nas. No ale... Tak samo wydaje mi się, że wygląda sytuacja dotycząca inflacji w Polsce. Mówią, inflacja 6,8%, co tu się dzieje? Na całym świecie inflacja jest, no, Stany Zjednoczone, Unia Europejska 5%. Nieco poniżej, nieco powyżej 5%, no to nie jest sytuacja, która dotyczy tylko Polski. No tak po prostu jest. Świat dodrukował puste banknoty. No ale jak pan słyszy, że największa inflacja w Europie jest w Polsce, no to już panu się zapala światło. Jeśli dodamy do tego, że za późne były decyzje Narodowego Banku Polskiego, które odpowiadają za fiskalizację państwa, mówimy też o podniesieniu stóp procentowych, to mówimy już za późno. A teraz, jak patrzymy na propozycję Morawieckiego, no to niewystarczające. Wie pan, oczywiście, że jest inflacja na świecie, ale tak jak mówię, no największa w Europie jest w Polsce. Ja patrzę, co robi rząd. A rząd mówi nic. Prezes Glapiński wyszedł i mówi, co się przejmujecie od nas, wszyscy pożyczają pieniądze, wszystko jest w porządku, jest okej. Okay. Mało tego, 2 miesiące temu jeszcze mówił, że w ogóle nie podniesiemy stóp procentowych. Wie pan, pewnie czytał pan Janisa Varoufakisa, byłego ministra finansów Grecji, który twierdzi, że gdyby Grecja miała swoją walutę, to nie popadłaby w tak straszliwe długi, że to euro wpędziło Grecję w olbrzymie kłopoty między innymi i że wtedy inflacją można byłoby uratować gospodarkę. Nie znam zbyt tego dobrze greckiego polityka, ale słucham, co mówi między innymi Marek Belka, który był prezesem Narodowego Banku Polskiego i między innymi właśnie mówi, że gdybyśmy byli w euro, to byśmy mieli dzisiaj stabilniejszą sytuację, a tak złotówka jest jedną z taniej jest z każdym dniem, więc też na to warto zwrócić uwagę, ale to jest pewnie dyskusja już dla ekonomistów. Ja uważam, że byłaby to na pewno bezpieczniejsza sytuacja dla nas wszystkich, gdybyśmy byli po prostu w euro, nawet z punktu widzenia militarnych. Jednak kraj, który jest w strukturze euro, o taki kraj myślę, że by zabiegali, ale też by bronili z większym przekonaniem wszyscy, którzy są w tych... Cieszę się, że pan do tej pory nie wyszedł i pan, co ja sobie myślę w taki sposób... Skoro przez 20 lat nie wyszedł, to liczy się. Myślę sobie o Platformie Obywatelskiej w ten sposób, że jak oglądam Tuska, słucham Tuska, to wydaje mi się, że pan, że mimo tych wszystkich lat, które spędził w polityce, że on upadł jakieś takie przyczynkarstwo. Myślę sobie, dlaczego miałbym głosować na tego faceta? Dlaczego miałbym głosować na to ugrupowanie? To, że PiS jest zły, lepszy, gorszy, że nie wiem, że nie pomaga przedsiębiorcom, że nawet im być może szkodzi wysokimi podatkami, no jest,
pan akurat nie, ale generalnie no, platforma to chadecy. Więc znaczy, zastanawiam się, dlaczego ja miałbym na was głosować? Dlaczego ja miałbym głosować na Tuska? I teraz ma pan kilka minut na to, żeby mnie przekonać. Będzie ciężko. Po pierwsze, niech pan uważa, bo może pierwsze, wyjdę. Nie, proszę zostać. Po pierwsze, sugeruję przyłączyć czasami kanał z info, bo jeśli tylko pan ogląda wiadomości, gdzie jest Für Deutschland, to faktycznie to pana nie przekona. Żona pozdrawia Izabelę, wstaje i włącza TVN. Zawsze od razu oglądamy TVN. Proszę się żony słuchać. Dobrze, nie? To jest dużo lepsza rada niż włączać od rana jedziemy i słuchać tylko i wyłącznie źle o Tusku i mówienie o nim jako... Tak za dużo jest tego. Wie pan, nie no za dużo tego Für Deutschland i... No, gdyby PiS tak podziękował czasami, to byłoby miło, ale nigdy tego nie zrobi. Wie pan, Donalda Tuska pan słyszy, natomiast słyszy. Jarosława Kaczyńskiego jako tego, który rządzi, już pan nie słyszy. I to w najważniejszych sprawach, a odpowiada za między innymi bezpieczeństwo, jego nie ma w ogóle. Natomiast jeśli pan nie słyszy na przykład tych, wracając jeszcze teraz jakby do najświeższego tego tematu, który myślę, że wszystkich nas interesuje, czyli tej drożyzny, inflacji. Jeśli wychodzi no, lider opozycji i mówi, mam takie i takie propozycje, między innymi jeśli chodzi o energię, to przecież zaczerpnięte z Czech, odnośnie zamrożenia akcyzy i VAT-u, między innymi na energię, tak żeby ta energia spadła i tak dalej. Jeśli pan tego nie słyszy, to ciężko jakby dyskutować na temat tego, czy warto zagłosować, czy nie. No bo powinny być dwa światy, tak? Jeden świat, proszę bardzo, rządzących proponuje, tak jak mówiliśmy, obniżkę 20 groszy, my mówimy złoty 20. Dobra, no to może być pytanie, jak chcecie to zrobić i jakim podatkiem chcecie i jak długo zamrozić. Ale taka debata powinna być. Jeśli część mediów i część tego sygnału z tych mediów, która dochodzi do wyborców, dociera tylko ta i żadna inna, no to wiadomo, że te możliwości są nasze utrudnione. Zgoda, tylko ja pamiętam, że jak rządził tu, za czas Tuska paliwo było powyżej 6 zł. No ale zobaczmy, jaka była cena na rynkach światowych, tak swoją drogą. No ale dolar kosztował powyżej 2 zł. Który rok? Popatrzmy, który rok. Ja proponuję przyjrzeć się 2009. To był 2009. Baryłka była w granicach chyba, z tego co pamiętam, 95 no, dolarów. Dolar z całą pewnością kosztował dużo poniżej 4 zł. Ale nie kosztował 2 zł, to mówię od razu. Natomiast w proporcjach mamy w tej chwili baryłkę poniżej, z tego co pamiętam, poniżej 90 dolarów spokojnie i z tego co mówią wszyscy analitycy, będzie spadało, a cena paliwa powyżej 6 zł, ale to chcę powiedzieć, kto wprowadził dodatkową opłatę paliwową? No przecież to PiS prowadził. No więc teraz mówią, że zawieszają ją tam na chwilę, ale przecież to PiS dodatkowy parapodatek wprowadził. Swoją drogą przez te ostatnie 6 lat, jak to chyba jeden z polityków wyliczył, ponad 30 nowych podatków, parapodatku powstało. Więc wie pan, to się nie ma co dziwić, że to już taka drożyzna się pojawiła. Czyli dlaczego miałbym głosować na Tuska? No jeśli pan chce żyć w demokratycznym kraju, jeśli pan chce być pewny, że prawo będzie równe wobec wszystkich, że telewizja będzie się zachowywała tak jak pan w tej chwili, że będzie równo traktowała wszystkich. Jeśli pan chce, aby przedsiębiorcy nie byli dożynani, tak jak PiS proponuje od 1 stycznia podwyższenie podatku po czwartej fali. Jeśli pan chce, żeby faktycznie sytuacja w zdrowiu była opanowana, nie tak, żeby nie było karetki w Warszawie, która będzie jeździła, to niech pan głosuje po prostu na opozycję. Mamy piękne pomysł słowa, na to. Piękne słowa. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą wizytę. Dziękuję bardzo. Panu ci dziękuję. Dziękuję.